daje mi wolność. To jest wolność od winy, od grzechu, od oskarżenia, od potępienia, ale także mi daje wolność do czegoś, do bycia kreatywnym, do bycia sobą i do bycia kochanym i do umiejętności kochania. To są rzeczy najważniejsze. A to, co się dzieje w moim życiu i co jest ściśle związane z uwielbieniem, z muzyką uwielbieniu, jest oczywiście rzeczą dla mnie o tyle zaskakującą, że nie jestem muzykiem, który skończył akademię, ale którego spotkał przywilej tego, żeby grać, śpiewać i nie z własnej zasługi poruszać swoje najpierw serce, a później innych. Wierzę, że przede wszystkim to jest powołanie i nie chciałbym się od niego uwolnić, nawet jeśli będzie jakaś taka pokusa, nie wiem, robienia muzyki na pokaz i na oklaski samego siebie. Więc uwielbienie po prostu czuję, że jest jakąś tam integralną, być może najważniejszą częścią mojego życia, która gospodaruje także inne sektory, inne sprawy. Jezus daje mi siłę, daje mi schronienie, daje mi wytchnienie, daje mi szczęście. Śpiewam w gospelu, bo tutaj się modlę. W zasadzie nigdy nie brałem udziału w koncertach uwielbieniowych. Ja jestem raczej takim rock'n'rollowcem. Mam rock'n'rollową kapelę. Nigdy nie śpiewałem w sumie z chórami uwielbieniowymi. Nie śpiewałem jakby takiej estetyki muzycznej, że tak powiem. Jakoś nigdy nie miałem okazji. Aż się zgodziłem, bo widzę w tym prawdę. No. Widzę w tym coś wartościowego. Widzę, że to ma siłę. Dlaczego muzyka? W sumie wcześniej zajmowałam się, jakby działałam w trochę innych nurtach muzycznych, ale tak naprawdę z czasem odkryłam, że tylko to tak naprawdę ma sens, z tego względu, że skoro On daje nam tyle miłości, tyle błogosławieństwa i tyle dobrodziejstwa, to nie wiem, chciałabym się też dzielić tym jakoś z innymi i pokazywać, że tak naprawdę że można z Nim żyć i mimo tego, że czasami może nam nie wychodzi i czujemy, że nie wiem, przytłacza nas nasza codzienność, grzech i tak dalej, to naprawdę mamy, dzięki niemu mamy codziennie święto. Amen. Dlaczego tutaj śpiewam? Bo widziałam na własne oczy, jak Pan Bóg przez uwielbienie i przez wyśpiewywanie Jego chwały, Jego imienia uzdrawia, uwalnia, nadaje sens, bo wierzę w to, że uwielbienie naprawdę otwiera niebo.
głos ten znał na zawsze już. Tak zniżył się, by mnie unosić do ojca rąk na zawsze już. Zafascynowałem się kulturą hip-hopu parę lat temu, dlatego że była ona bardzo szczera. Nie wiem, czy byłbym w stanie odnaleźć się w jakiejś innej muzycznej rzeczywistości, ale odnajdując się w tej, cenię sobie właśnie tą szczerość przekazu i dzięki czemu mogę mówić o tym, co jest dla mnie w życiu najważniejsze. A historia tego mojego życia tak się potoczyła, że mogę dziś śmiało i odważnie powiedzieć o tym, że Jezus Chrystus jest dla mnie kimś bardzo istotnym i dlatego stoję dzisiaj tutaj na tej scenie. Tak, jest, że Jezus jest dla mnie jedyną szansą na niebo, jest drogą, która mnie prowadzi do zbawienia. I czasami jest ta droga dla mnie bardzo trudna. Trudno mi jest wypełniać czasem to słowo, z którym on do mnie przychodzi, ale też często jest siłą, dzięki której mogę to słowo wypełniać. Każdego dnia mam za co dziękować Panu Bogu. Mam wiele, wiele rzeczy, za które mogę Go błogosławić i ta muzyka jest, i te teksty, i to uwielbienie jest dla mnie jedyną formą, którą mogę przekazać to, co Bóg dla mnie dał. Mogę Mu oddać i w ten sposób mogę Mu podziękować. Dlaczego jestem w chórze? Stało się to przez przypadek tak zwany. Ktoś kiedyś poszedł i powiedział, żebym gdzieś poszła, zaśpiewała. Okazało się, że jest nabór, dlatego jestem. Także gospel nie był zaplanowany w moim życiu, aczkolwiek stał się czymś ważnym, czymś niezastąpionym. Stał się wypełnieniem mojego życia, tego co robię, tego kim jestem. Mogę powiedzieć też, że gospel w jakiś sposób ukierunkował również moją pracę zawodową. Także to jest miejsce, w którym się spełniam i w którym jestem sobą. Jezus wysyła pocztówki z podświadomości. Rysuje obrazy w aparatem, jestem przyjacielem zespołu, jeżdżę często z nimi i widzę to, co się dzieje. To już nie jest śpiewanie, to już nie jest stanie na scenie, tylko to jest poważna rzecz. Walka toczy się o życie często. Uwielbienie, chwała Bogu, Jego chwała objawia się na scenie. Ludzie, którzy przychodzą, czerpią nieprawdopodobne łaski, a ja staram się zamknąć to wszystko w obiektywie.
Thank you.